Dzień dobry. W trakcie kolejnego dnia targów edukacyjnych w Poznaniu zrobiło nam się słodko i smakowicie. A to wszystko między innymi dzięki panu Adrianowi Mieszale, który od kilku pokoleń należy do cenionych w Poznaniu cukierników. Panie Adrianie, od ilu pokoleń pana rodzina interesuje się, zajmuje cukiernictwem? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jeśli chodzi o kwestię pokoleń, to absolutnie tutaj króluje mój tata, bo to jest, że tak powiem, pierwsze pokolenie, ja jestem drugim. Z kolei mój brat, który również jest mocno zaangażowany w firmę, to już jest tak naprawdę cały czas drugie pokolenie, czyli dopiero drugie pokolenie. Co pana skłoniło do tego, aby kontynuować to, co rozpoczął pana tata? Absolutnie, jeśli chodzi o kwestię prowadzenia cukierni, to zazwyczaj w takich firmach rodzinnych jest zaangażowana cała rodzina. No i również w naszym przypadku tak to było, czyli mój tata bardzo mocno pilnował wypieków, pilnował receptur, pilnował tego, aby pod względem jakości te nasze wyroby cukiernicze były na odpowiednim poziomie, a ja z kolei zaangażowałem się w części pomocy, ale również w części sprzedażowe, takie jak marketing, takie jak social media, takie jak prowadzenie kawiarni jednej, później drugiej i później trzeciej. Panie Adrianie, czy istnieją w pana rodzinie jakieś takie szczególne receptury, które łączą się z rozpoczęciem działalności pana taty? Czy są jakieś szczególne przepisy cukiernicze? Absolutnie tak, to jest sernik śmietankowy, taki jeden z mojego taty ulubionych przepisów i receptur, ale to są wszystkie ciasta poznańskie, takie jak brzdąc, takie jak właśnie jabłecznik, więc eklery poznańskie również, więc wszystko to, co tradycyjne, to w opinii mojego taty najlepsze i w mojej opinii również. W związku z tym, że właśnie między innymi sernik, czy to jest ciasto, które cieszy się wyjątkową popularnością, czy może inne ciasta także z nim konkurują? Jakie? Tak, jeśli chodzi o kwestie związane z kawiarnią Kociak, to absolutnie to jest brzdąc. Nasz typowy poznański brzdąc, robiony na kakao, a nie na czekoladzie. To też ważna, istotna sprawa. Desery lodowe, bo to też jest jeden z punktów programu kawiarni Kociak. Desery legendarne, perelowskie, czyli te, które były tworzone przez ostatnie 60 lat historii Kociaka. To są absolutnie te desery i te ciasta, które mój tata lubi robić i przy okazji według mnie bardzo to wychodzi. A jeśli chodzi wobec tego o nowości, eksperymenty, bo wspomniał pan o tradycyjnych przepisach, jakie nowe elementy pojawiają się w państwa cukierniach w związku pewnie z jakimiś trendami w cukiernictwie? Absolutnie, jeśli chodzi o trendy, no to jest na pewno postać monoporcji, czyli takiego monodeseru. Jeśli chodzi o kwestie związane z tortami, to również mamy bardzo dużo nowości. Kiedyś pojawiały się smaki owocowe, malinowe, gruszkowe. Teraz widzimy tendencje na bardziej wyszukane smaki, takie jak passiflora, czyli mango marakuja, takie jak rokitnik. Szukamy smaków, czy kalamansi, szukamy smaków innych, szukamy smaków nietypowych i to są absolutnie trendy pochodzące między innymi z Francji, z Belgii, czyli z tych państw, które no absolutnie przodują, jeśli chodzi o kwestie cukiernictwa na świecie. No to może, co było dla pana cukierni szczególnym wyzwaniem, jeśli chodzi o zamówienie, które złożył klient? Czy pamięta pan tego typu zdarzenie? Tak, absolutnie tak. Nie ukrywam, że dla naszej firmy rodzinnej, każde zamówienie weselne, każde zamówienie tortów piętrowych, które składają się często niekiedy z 4-5 pięter, to jest ogromne wyzwanie, nie tylko jeśli chodzi o kwestię przygotowania takiego tortu naturalnie, bo chodzi o to, żeby to były torty na naturalnej śmietanie, ale również w kwestiach logistycznych, takich jak na przykład transport, bo wiadomo, że kiedy mamy tort pięciopiętrowy, który mierzy 100 cm, 110 cm, no to faktycznie przetransportowanie takiego tortu nie jest wcale łatwą sztuką. Chciałabym również zapytać o to, jakie umiejętności powinien posiadać cukiernik bądź uczeń, który przygotowuje się do tego zawodu. Dla mnie cukiernictwo to sztuka. Jemy często oczyma. Jakie więc umiejętności powinien taki przyszły adept sztuki cukierniczej posiadać?
przede wszystkim musi potrafić dobrze liczyć. To oczywiście żartuję, ale bardzo często w recepturach musimy przeliczać. Mamy jakąś recepturę na punkt 100, na przykład na 100 sztuk babeczki, a musimy przerobić to na 150, no i tutaj się pojawiają tematy związane na przykład z mnożeniem. Jeśli chodzi o kwestię zaangażowania, pasji, trzeba to po prostu lubić. Trzeba lubić gotować, trzeba lubić piec, trzeba lubić mieszać, bo to jest praca z kremami, to jest praca często z piecem, to trzeba mieć absolutnie pasję w tym, co się robi, bo naprawdę, żeby zostać dobrym cukiernikiem, mistrzem cukiernictwa, trzeba poświęcić mnóstwo godzin na to, aby rzemieślnicza praca została wypracowana i żeby faktycznie przynosiło to efekty w postaci idealnych ciast, powtarzalności, bo ta powtarzalność w cukiernictwie i dokładność jest najważniejsza. Żeby coś było idealne, no to pewnie kilka razy trzeba coś zepsuć. Jakie błędy według Pana obserwacji popełniają początkujący cukiernicy? To jest przede wszystkim pomylone gramatury. Pamiętajmy, że cukiernictwo różni się tym od kucharstwa. Przede wszystkim, że w kucharstwie jest dużo rzeczy na oko. Doprawić na oko, szczypta, czasem szczypta to jest 10 gram, czasem 15, czasem 20. W cukiernictwie wszystko musi być na wagę, musi być idealne. Więc w przypadku młodych adeptów cukiernictwa częsty błąd, często podchodzimy do tego tematu, że jeśli mamy na przykład dwie łyżeczki cukru, to czasem pojawiają się trzy łyżeczki i już może być problem. Dlatego też ta skrupulatność i dokładność to jest jeden z tych elementów, które czasem brakuje młodym adeptom cukiernictwa, ale to z czasem na pewno się wyrabia. No to ja jeszcze poproszę o rozkład dnia Pana, cukiernika. Jak wygląda Pana dzień? Przede wszystkim poranna pobudka. Mamy dwie zmiany od 5 do 14 albo od 14 do 22, więc jeśli wstajemy o godzinie i przechodzimy do pracy o godzinie 5, to wstajemy o godzinie 4. O 5 zaczynamy pracę, przychodzimy do pracy i wykańczamy tą tak zwaną śniadaniówkę, czyli ciasta, które są wykonywane codziennie, które muszą zostać w pierwszej kolejności wypiekane. Tak, aby każda cukiernia nasza miała świeże drożdżówki, świeże krosanty i świeże ciasto to francuskie, na przykład z jabłkiem czy też z serem. Później oczywiście przechodzimy do tematów nieco trudniejszych, czyli ciast. Ciast tradycyjnych na blachach 60x40, to są serniki śmietankowe, to są serniki czekoladowe, to są jabłeczniki, to jest ciasto na przykład korzenne, czy też ciasto czekoladowe z galaretką. I na ostatni element dochodzą tak zwana wykończeniówka, czyli monoporcje, czyli torty. I tutaj możemy się bawić różnego rodzaju kremami. To mogą być kremy maślane, to mogą być kremy na śmietanie. Tutaj, że tak powiem, możemy czarować w zależności od tego, jakie mamy zapotrzebowanie danego dnia, czy jesteśmy w trakcie tygodnia, czy jesteśmy już bliżej weekendu. Według tego wykańczamy odpowiednią ilość monoporcji, tortów, czy też deserów. Wróćmy do wspomnianego przez Pana kociaka. Z jakich przyczyn Pana rodzina, Pan postanowiliście tę kawiarnię reaktywować? Dokładnie tak. Ja szczerze mówiąc, jako młoda osoba, nie spodziewałem się, że kawiarnia Kociak, która jest na Świętym Marcinie od 60 lat i która była przez pandemię bardzo blisko zamknięcia, taki ma sentyment ta kawiarnia wśród poznaniaków, ale nie tylko, osób z całej Wielkopolski, bo pamiętajmy, że to było miejsce, jedno z nielicznych miejsc w czasach PRL-u, głębokiego PRL-u w czasach 80-tych, 90-tych, kiedy tak naprawdę serwowała wykwintne desery. I ta pamięć o tych wykwintnych deserach została wśród poznaniaków i Wielkopolan naprawdę na długie, długie lata. I kiedy poinformowaliśmy naszych odbiorców na social mediach o tym, że Kociak jest bliski zamknięcia i że podjęliśmy się reaktywacji tego miejsca, aby Kociaka uratować, no to spotkało się to z bardzo dużym aplauzem, z bardzo dużą ilością wspomnień. To było kilka tysięcy wspomnień, dlatego też no, bardzo nas to zmotywowało. No a to, co się wydarzyło później, to już naprawdę jedna wielka, dla mnie ogromna niespodzianka, bo pełnej sali przez cały rok, od poniedziałku do niedzieli, w każdej godzinie możliwej, się nie spodziewałem, a to jednak pokazuje, że to miejsce było bardzo ważne na mapie Poznania. Już zupełnie na zakończenie pytanie dotyczące Pana preferencji. Czy cukiernik nadal jest łasuchem? Czy lubi jeść słodkie? Bo przecież wśród tych słodyczy spędza cały dzień. Jeśli tak, to proszę powiedzieć, który z Pana ciast jest Pana ukochanym, wyjątkowym? Tak, to prawda. Jeśli chodzi o kwestię słodkości, to proszę pamiętać, że cukiernicy tych słodkości
faktycznie jedzą nad wymiar, a jeśli już jemy, to albo w kwestiach degustacyjnych, albo w kwestiach poszukiwania nowych smaków. Ja nie ukrywam, że dla mnie takim przewodnim smakiem to jest ten brzdąc. Bardzo klasyczny, bardzo prosty, bo składa się on naprawdę z bardzo niewielu składników, ale smak prostoty najczęściej dla nas cukierników jest smakiem niezwykle oryginalnym i niezwykle poszukiwającym. I ja nie ukrywam, że jak jestem na różnego rodzaju konkursach cukierniczych i widzę różnego rodzaju kombinacje, różnego rodzaju testy, różnego rodzaju eksperymenty, no to widzę, że jednak ta prostota, bardzo jasny przekaz w deserze często wygrywa. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego. No i dla pasjonatów cukiernictwa zachęcam do tego pięknego zawodu, bo to naprawdę cukiernictwo to może być wspaniała przygoda.